Siemano, witam was bardzo serdecznie w nowym sezonie rankingowym. Zobaczmy sobie, co tutaj za nagrody mi przyszły po ostatnim sezonu. Nie wiem jak wy, ale ja byłem w top, oprócz tego, że tam ranga 15, co było akurat łatwe, jeneferkę dostałem. Pochwalcie się, czy wam też udało się ten awatar uzyskać. Mi się bardzo podoba, na razie będę chyba grał z tym awatarem. Chyba jeden z ciekawszych, jak na tą chwilę. Co do tytułów, no to Czarodziej Kapituły. Udało mi się uzyskać miejsce w top 10 tysięcy, także level kaszanka zdobyty. Też się pochwalcie. Ja, szczerze nie wiem, jakie to było miejsce, ale z tego co pamiętam, to miałem jakieś 4020, 50 punktów. Choć najwięcej miałem chyba 4150, tak spadłem. I moja talia Foltesta jednak nie była później skuteczna. Jakoś się ludzie nauczyli grać przeciwko niej i teraz nawet jak gram rankedy, to dostaję w ciry, więc szukam nowej talii. Jeżeli macie jakieś pomysły, jeżeli znacie jakąś super talię, którą szybko się można wybić, ale ludzie nie znają jej, to napiszcie w komentarzach. Przetestuję, zobaczymy, co się da zrobić. Dobrze. Co do rameczki, już od razu wybrałem Czarodziej Kapituły. No, całkiem fajnie wygląda ta ramka. Nie narzekam, oczywiście najlepsze ramki są tam do tej do miejsca setnego. Także no, niestety nie udało mi się tego uzyskać. Ale nie ma co narzekać. Jakoś fanem tych wszystkich awatarków nie jestem, także... Zmieniam tą ramkę pierwszy raz chyba od, nie wiem, 5 miesięcy, 6? Nie pamiętam, kiedy ostatnio zmieniałem ramkę. W każdym razie, czekaj, już wiem kiedy. Grudzień, czerwiec, pozdrawiam. Wszystko jasne. Pierwszy raz zmieniam, właśnie w grudniu ustawiłem sobie tego jeźdźca dzikiego gonu, teraz zmieniam sobie na czarodziejkę kapituły. Czarodzieja kapituły, przepraszam. Okej, okay. A co do nowego sezonu, jeszcze może zobaczmy sobie tutaj. Jest awatarek. Mamy naszą Triskę, alternatywny strój. W tym sezonie Driad, lipcowym. Także już możecie siekać, ona będzie pewnie na randze 15. Warto sobie kliknąć, całkiem fajnie to zrobili z nagrodami. Koniec sezonu. Już mam level 14, znaczy rangę 14, przepraszam, nie level. Także za chwilę będę miał trapera, 15 poziom, no i dostaniemy ramkę i triskę. Oczywiście najfajniejsze rameczki, protektor, top 100, pozdrawiam. Top 1000 też by było spoko. Może się uda w tym sezonie, chociaż nie wiadomo, sezon wakacyjny się zbliża, prawda? Także nie wiadomo jak to będzie. Pod koniec lipca wyjeżdżam na wakacje, także... Możliwe, że nie uda mi się pocisnąć, więc teraz będzie trzeba cisnąć tylko po cichu. Niestety nie zrobiłem ostatnio live'a, bardzo przepraszam, mam zapalenie ucha. Nagrywam to, nie zakładam w ogóle słuchawek, boli mnie i dzisiaj akurat bez żadnego grania w gwinta, tylko chciałem wam pokazać, jakie nagrody dostałem, jakie nagrody wy możecie dostać i pochwalcie się w komentarzach. Jak tam u was i jak w tym sezonie i czy macie jakiś fajny deck. Chętnie przetestuję, zobaczymy co się z nim da zrobić. To naprawdę taki kozacki deck, gdzie już jesteście w top 1000 na przykład. Do następnego, trzymajcie się, drzotuchy, cześć.